Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 26 stycznia. Temperaturka 7-8 stopni, także jest całkiem przyzwoicie. Coś wcześniej próbowało się przebijać tam słonko, ale przyszły chmury, ale jest fajnie ciepło, nie ma wiatru. Pszczółki co? Pszczółki przejrzeliśmy sobie wszystkie ule. Wszystkie są. Wszystkie mają się dobrze. Na razie, no mamy 25 stycznia, więc jeszcze trochę tej zimy przed nami, także nie ma co się tutaj jakoś podpalać i cieszyć za mocno, no ale jest przyzwoicie. Pierwszy ten najgorszy okres już przeżyły. Są, wydaje mi się, że w dosyć dobrej sile. Siedzą różnie. Są słabsze te, które były odkładami tam na 4 ramkach, ale są też takie, które są na 7, na 8 ramkach, także bardzo przyzwoicie to wygląda. Co? Pokarmu? Pokarmu im w ogóle nie brakuje. Mam spokój na pewno do końca lutego, początku marca, także jest też, tego nie sprawdzałem, czy jest pierzga jeszcze na plastrach, ale było sporo im zostawione tej pierzgi, więc bez problemu sobie poradzą, będą miały się z czego rozwijać. Dodatkowo też swoją pierzgę, którą mam tam w słoiczkach, będę im podawał, bo i to już w miarę niedługo, troszkę ocieplimy za moment je. Podniesiemy troszkę temperaturę w ulu, żeby troszkę śmiałości tam nabrały, jeżeli chodzi o chodzenie, żeby mogły się rozkłębić. No i będziemy podawać pierwsze tam jakieś małe ilości, takie śladowe, po 6, 7, 10 gram na ul. I tak co tydzień tam jakąś porcyjkę im taką dorzucimy, żeby delikatnie się już zaczęły rozczerwiać. Rozczerwiać podejrzewam się, że już zaczynają, ze względu na to, że już taki oblot ostatnio był, bo właśnie teraz jak to ocieplenie przyszło, no to pszczoły trochę polatały. Nie ma pszczół przed ulem, czyli przed ulami, więc spokojnie wypróżniły się i wróciły bez problemu do uli. Ocieplimy teraz je od góry i pozamykamy doły. Pozaślepiam pajączki w tych, co mam pajączki. Siatki, tam gdzie miałem siatki, już pozamykałem, żeby pszczoła się już powoli, jeżeli ma taką potrzebę, niech sobie się rozwija. W większości są pszczoły jeszcze dosyć skłębione, chociaż są jakieś pierwsze loty, już widać nawet dzisiaj pojedyncze jakieś pszczoły sobie latają. Temperatura na to pozwala, warunki w ulu mają takie, że nie muszą siedzieć i grzać, więc część na jakieś zwiady wylatuje. No, trzeba będzie zapewnić im teraz przede wszystkim wodę, bo jeżeli będziemy chcieli podawać pierzgę, no to też trzeba im dać trochę wody, żeby no, bo to będą potrzebowały na pewno. Pszczółki możemy zajrzeć tak na szybko do tego ulika, chociażby z pierwszego z brzegu, bo jak to tutaj wygląda. No, pszczoły sobie tam siedzą, rozkłębiły się już trochę. Te tutaj są na ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No 6, 7, tutaj na zewnątrz, nie wiem, jakieś 6-7 ramek. Już widać, że sobie łażą. Nie mają potrzeby, żeby siedzieć w kłębie, więc sobie się trochę rozluźniło. Jakaś pszczoła mi się chciała włosy wplątać. Także zaczynają latać, już widać, że latają tutaj sobie pojedyncze sztuki. No temperatura na to pozwala, to latają, więc czemu nie? Także zimowli naprawdę jestem bardzo zadowolony. Wszystko przezimowało, więc przezimowało. Tak jak mówię, mamy 25 czy 26 styczeń, więc jeszcze trochę tej zimy nam zostało. Na pewno coś wróci. Wrócą na pewno jeszcze jakieś większe mrozy, ale już chyba ten taki okres, gdzie byłyby źle wyleczone, miałyby dużo warozy, to już by się, podejrzewam, osypały, ale na razie jest spoko. Jest dosyć fajnie, więc zaraz jeszcze spróbuję nagrać jakieś filmiki odnośnie pierzgi i odnośnie jednej rodzinki, którą mamy taką na odludziu. Ona jest tam gdzieś tam, widać ten lasek tam daleko na takiej górce małej. Tam w tym lasku jest ta jedna rodzinka i ona została bez leczenia, więc zobaczymy, co u niej słychać. No i też jak tam gdzieś, no, zaglądałem do niej tam pod koniec grudnia, było wszystko ok.
Taka eksperymentalna troszkę rodzinka, no zobaczymy. Ta matka, która tam jest, to jest pokolenie mniej więcej sprzed, no już 3 pokolenia tutaj wyhodowane u mnie na pasiece, więc jej w tamtym roku zginęła mi i strutowiała ta rodzinka z innej właśnie, z takiej, którą mam już długo u siebie, poddałem czerw, no tak jak każdy jakoś próbuje eksperymentować i próbuje przezimować ją bez leczenia, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wyglądało wszystko ok, miała robione chyba we wrześniu, początkiem października, w październiku była rolowana, było przyzwoicie tej warozy, no ale tam jeszcze sporo czerwi ona miała, więc miód został niewybierany, tak samo nie była podkarmiana sztucznym jakimś inwertem czy syropem. No i tak, no chcę zobaczyć, czy to coś, jak to będzie wyglądało na wiosnę, jeżeli chodzi o ilość warozy w tej rodzince. Ale to zobaczymy, na razie się nie chcę chwalić, wyglądało całkiem fajnie, ale wiadomo, no niestety chyba to jest tak, że leczyć na warozę w jakiś sposób zawsze musimy, bo to trochę takie balansowanie na krawędzi, że albo się uda, albo nie. No, zaryzykowałem w tym roku taką jedną rodzinkę. No i się okaże, co z tego będzie. Także wielkie dzięki za uwagę i do następnego razu. Na razie.